Co wspólnego mają zwierzęta domowe z podcastem i w jaki sposób sprzęt, który sprzedawany jaki jest tak naprawdę jako sprzęt do trenowania zwierząt domowych, można wykorzystać przy nagrywaniu podcastu. Cześć, jestem Krystian i witam Cię serdecznie na stronie jak zrobić podcast.pl. Nie wiem, czy pamiętasz, jakiś czas temu w jednym ze swoich filmów mówiłem o tym, że Podczas nagrywania często strykam albo klaszczę, albo też wydaje jakieś inne dźwięki, które mają dosyć charakterystyczny wygląd na, na nagraniu, na tym, co prezentowane jest później w programie. Opowiadałem o tym również w moim szkoleniu. Zdaję sobie sprawę z tego, oczywiście, że nie wszyscy moi słuchacze. Moi widzowie korzystają z tego typu szkoleń, natomiast mówiłem tam o tym, że dobrze jest podczas nagrywania podcastu zaznaczać sobie elementy, które wymagają jakiejś edycji, które wymagają jakiejś poprawki. Czyli na przykład w momencie, kiedy nagrywamy podcast, w momencie, kiedy mówimy i pomylimy się, to dobrze jest wydać jakiś taki dźwięk, który będzie wyraźnie później widać podczas edycji. Bardzo ułatwi to późniejszą edycję, bardzo skróci tak naprawdę czas edytowania. Nie trzeba będzie przeglądać dokładnie całego materiału, szczególnie gdy jesteśmy już troszkę bardziej doświadczeni i wiemy już, w jaki sposób nagranie wygląda. Wiemy, że raczej poza tymi elementami, właśnie wyróżnionymi, zaznaczonymi, praktycznie nie będzie edycji. Zastanawiałem się ostatnio, w jaki sposób można ten proces ułatwić, no bo strknięcie tak naprawdę to jest to jest tylko przytknięcie. Czasami nie wyjdzie, czasami wyjdzie za cicho, czasami trzeba przytknąć dwa razy, w różnych odstępach czasu te przytknięcia już wyglądałem inaczej. Nie zawsze są wystarczająco głośne, nie zawsze są wystarczająco wyraźne. Zastanawiałem się, w jaki, jak, w jaki sposób można ten proces uprościć, ułatwić. I przyszło mi do głowy, że gdy ja byłem dzieckiem, czyli no 30 lat temu. Bardzo popularne były takie żabki do pstrykania. To była taka blaszka wygięta, odpowiednio wyprofilowana. Taką żabką jak się pstrykało, to, wy, to wydawało właśnie takie podwójne kliknięcie. Bardzo głośny dźwięk, bardzo charakterystyczny dźwięk i dźwięk, który no, doskonale nadawałby się w tym momencie tutaj jako zastępstwo właśnie takiego pstrykania. Okazało się, że takie żabki, które 30 lat temu były zabawkami, wcale już nie są zabawkami i nie można ich kupić jako zabawki. Natomiast można kupić tego typu rzeczy, obłożone ładnie w plastik, często kolorowe, w różnego rodzaju śmieszne wzory, jako sprzęt do tresowania psów. Jeden z takich sprzętów do tresowania psów mam teraz w rękach. Ja mam takie dwa. Jeden z guziczkiem, taki dosyć, fajny, dosyć wygodny, drugi akurat taki. To kosztuje na Allegro jakieś 5-6 zł. W sklepach zoologicznych może być złotówka droższe. W sklepie niedaleko domu widziałem takie za 7 zł. 7 zł to nie majątek. Będzie, że z Allegro trzeba doliczyć jeszcze także i koszty transportu. Oczywiście można kupić coś takiego za 70 chyba centów na Aliexpressie, ale w tym momencie no, czas dostawy to będzie. Licząc możliwości poczty polskiej, to będzie jakieś dwa miesiące. Hmm, dlatego też polecam kupno czegoś takiego albo w najbliższym sklepie zoologicznym, albo gdzieś na Allegro. Być może będzie w którymś markecie, być może będą takie rzeczy na przykład w Tesco czy Waszą. Nie wiem, nie sprawdzałem. W każdym razie, jak to działa? To jest właśnie taka blaszka. Właśnie takie coś, co popularne było 30 lat temu. Z czym jako dzieciaki biegaliśmy po ulicy. I to miało wytrzymałość tak naprawdę kilku miesięcy permanentnego klikania całymi dniami od rana do wieczora w dni wolne albo popołudniami, gdy trzeba było iść do szkoły. Tak więc, jeżeli ten sprzęt, który w tej chwili trzymam w ręce, ma w połowie taką wytrzymałość, jak to, czym bawiłem się 30 lat temu, to jest to tak naprawdę dożywotnie. Czyli za te 7 zł mam sprzęt, który pozwoli mi dużo szybciej i dużo łatwiej, dużo wygodniej. Edytować moje podcasty. Zresztą nie tylko podcasty. To się nadaje również i przy edycji materiału wideo, przy edycji chociażby audiobooków, jakichkolwiek innych nagrań, wszędzie, tak naprawdę, gdzie nagrywany jest głos. Jak to działa? To działa tak. Takie właśnie fajne podwójne kliknięcie. Bardzo ładnie wygląda na wykresie. No właśnie, na wykresie. Zobaczmy, jak to wygląda w programie. Ja mam przygotowane jedno nagranie w programie. Jest to konkretnie intro do mojego podcastu. Posłuchajmy, jak ono brzmi. Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Mój mały, wielki biznes. Ja nazywam się Krystian Zych i chcę pokazać Ci, w jaki sposób zarabiać poza etatem, wytłumaczyć, co to jest pasywny dochód i jak można go osiągnąć. Przy okazji. Pod... No właśnie, i w tym miejscu jest moja pomyłka. W tym miejscu popełniłem błąd. Y... Akurat to jest takie miejsce, że. Co jakiś czas mi się zdarzy i zwróć uwagę na to, co dzieje się tuż potem. Tutaj ten element, ten fragment to jest właśnie to kliknięcie tutaj z tego mojego tak zwanego klikera, bo to się teraz fachowo tak z Polska nazywa kliker. I to właśnie w ten sposób wygląda na wykresie. Posłuchajmy tego fragmentu jeszcze raz. Przy okazji, podpo Przy okazji podpowiadam, jak praca... I później po tym. Kliknięciu podwójnym, już jest dźwięk normalnie nagrany, tak jak powinien być, czyli ten fragment jest już poprawiony. Zobaczmy troszkę w powiększeniu, jak to wygląda. Jak widać, wyraźnie, wyraźnie wyróżnia się tutaj ten fragment, czyli to kliknięcie, wyraźnie widać, że jest to coś innego. I w momencie, gdy trafimy na coś takiego w naszym nagraniu, czyli nawet jeżeli nasze nagranie będzie. Dużo bardziej skompresowany, jeżeli to nagranie będzie dużo dłuższe, to ten fragment i tak jesteśmy w stanie spokojnie znaleźć. Jesteśmy w stanie go w naszym nagraniu zlokalizować. I w co w takiej sytuacji robimy? Po prostu zaznaczamy sobie ten fragment. To jeszcze było takie moje głośniejsze głośniejszy oddech, więc trochę dokładnie to wytnę. I tyle. Osiągnąć. Przy okazji podpowiadam, jak pracować. Może trochę dłuższy, fragment, bo nie będzie słychać. I jak można go osiągnąć? Przy okazji podpowiadam, jak pracować krócej i wydajniej. I w taki właśnie to sposób sprzęt do trasowania psów nadaje się do przyspieszenia edycji podcastu. A teraz idź i nagraj coś fantastycznego. Natomiast jeżeli nie masz jeszcze swojego podcastu, jeżeli myślisz dopiero o rozpoczęciu, o uruchomieniu swojej pierwszej audycji, zapraszam Cię serdecznie do skorzystania z mojego kursu. Podcast od A do Z 21 dni. Wszystkie informacje na temat kursu, możliwość zapisania się znajdziesz na stronie jak zrobić podcast.pl Ukośnik Kursy. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia.